Witam kochani. Dzisiaj kolejny filmik z cyklu Poinsecja i dzisiaj zrobimy kwiat, na Waszą prośbę zrobimy dzisiaj kwiat bez wykrojnika. Potrzebny nam jest biały foamiran, pręciki i reszta narzędzi, to będziecie widzieć, co jest nam potrzebne w trakcie wykonywania tego kwiatuszka. Mam nadzieję, że dosyć szybko nam to pójdzie, aczkolwiek jak wiecie, przy pomocy wykrojników jest zdecydowanie prościej i szybciej zrobić kwiat, ale dla tych, którzy nie mają tych narzędzi, zrobimy sobie taki właśnie kwiatuszek. Odkładam sobie już kwiatuszki, zostawimy sobie jeden na wzór, o, i bierzemy się do pracy. Najpierw, kochani, zrobimy sobie, dobrze sprawdzę, czy się nagrzewa pistolet. Już sobie włączam, żeby się nagrzał. O, żelazko sobie przesunę troszkę i biorę się do pracy. Najpierw, kochani, zrobimy sobie pręciki, żeby sobie wyschły. Używam pręcików białych, matowych, bo je najlepiej jest okleić brokatem. Do takich perłowych nie bardzo się chce to wszystko przyklejać, więc sobie zrobimy z matowych. I ja do tego kwiatka użyłam 6, 2, 4, poczekajcie, 2, 4, 6, 7, czyli będzie w sumie 14 kuleczek. No i sobie biorę, składam. Wiecie, że ja drucików nie lubię używać, więc nie używam. Biorę sobie klej, wyciskam sobie troszkę, o, tak dosłownie troszeczkę. Zatkam, żeby mi nie zrobił znowu psikusa klej. Dokładnie sobie smaruję ze wszystkich stron pręciki. Tak, dokładnie, żeby się wszędzie brokat przykleił. I tylko moczę sobie w złotym brokacie. Wy możecie sobie zrobić w innym brokacie. Może macie brokatowe pręciki, to wtedy nie musicie ich wykonywać, tak? No i o, tu jeszcze mi się nie przykleiło, czyli jest źle posmarowane. To jeszcze sobie poprawię. O, o dobrze, teraz jest już ok. To sobie odstawiam, tak? Tak, i teraz sobie skleję je w całość. O, klej się już nagrzał. I mamy, jeszcze się troszeczkę nie skleiło. No, jeszcze raz. Dobra. Dobra, mamy pręciki, niech sobie schną, a my się zajmiemy płatkami. Teraz tak. Do tej poinsecji potrzebne jest 5 płatków większych, 5 mniejszych i 3 malutkie. Malutkie zawsze wycinam sobie z resztek foamiranu, takie o, takie wiecie, no, mapsiąństwa to są. Ten jest nawet troszeczkę za duży, to go sobie przytnę. Dosłownie z resztek. O, taki malutki chcę mieć. O, po prostu 3 takie łezki. I teraz mam 5 mniejszych. 5 większych i już Wam mówię rozmiary. Większe mają 2 cm na 4,5. 5 sztuk 2 cm na 4,5 i 5 sztuk 4, zaraz jak Wam powiedziałam, 4,5 na 2, tak jest, a ten ma 4 na 1,5. Na 1,5 cm. Dobrze, i teraz się zajmiemy ich obrabianiem, czyli sobie muszę włączyć żelazko. Dobra. O, i jak ja je obrabiam? Żeby miały fakturę, jak to na poinsecję przystało, kochani, robię sobie żyłki za pomocą listka. Mam też jakiś tam mold. Niekoniecznie od razu do poinsecji, ale chcę Wam pokazać, że możecie zrobić to przy pomocy listka. Listka, który ma wyraźne żyłki. To jest listek akurat, moi drodzy, hortensji.
No i sobie teraz odłożę to, a przybliżę sobie żelazko. Żelazko nastawiam na 2. O. Tutaj jest żelazko, dobra. Już mam włączone, zobaczę tylko, czy widzicie. Widzicie, dobrze. Listek mam. Przyda się tutaj, moi kochani, przyda się tutaj pęseta. Tak, żeby się nie poparzyć i biorę się do pracy. Obrabiam sobie, to jest chyba duży. Zaraz sprawdzę, tak, to był duży. I obrabiam sobie po kolei, nieważne które. Najpierw, dobra, żelazko jest już ciepłe, przykładam na 2, tak jak Wam powiedziałam, przykładam, żeby się foamiran rozgrzał. Tak, porządnie. Bo mam bardzo niefajny foamiran, bo mam bardzo gruby. I teraz przykładam do listka i wygniatam. Wygniatam. No to oczywiście troszkę czasu nam zajmie, no ale efekt będzie fajny. Drugi. Trzeba porządnie wygnieść i już Wam pokażę, że bardzo dobrze wygniatają się żyłeczki. O, teraz widać. To ja sobie będę robić, a Wy sobie posłuchacie muzyczki. Tak samo będę robić małe, jak i duże. Mam do obrobienia jeszcze 8 sztuk. Dobrze, to mam wygniecione. Teraz sobie powycinamy listeczki, płateczki. Dobra, to biorę sobie nożyczki i to są duże, to będą inaczej wycinane, a te sobie wytniemy, takie normalne listeczki. Składam na pół, tak, i po prostu wycinam w ten sposób. Takie listki. A ponieważ wszystkie te prostokąciki są jednakowego rozmiaru, więc nasze płatki też będą miały zbliżony rozmiar. To nie musi być, wiecie co, do centymetra, bo jak sobie zobaczycie na poinsecję, to ona ma właśnie takie nierówne płatusie. O, i nie musicie się niczym przejmować. Po prostu wycinamy. Tak. Tak. I tak, o, jak widzicie, one są prawie równe, o, i kolejny. Tak, i ostatni mały, ten mniejszy, bo najmniejsze to są oczywiście te 3. Wycinam ostatni. Tak. Mam te mniejsze. Odkładam sobie. A teraz te większe będziemy wycinać w inny sposób. Bo najpierw wycinamy tak jak ten. O. Tylko, że on będzie po prostu większy. Tak. I słuchajcie, i żeby tak troszeczkę nadać kształt poinsecji, wycinam tutaj takie ząbeczki po prostu, o, ciach i ciach, coś takiego, zobaczcie, oj, o, coś takiego wycinam. I nieważne, gdzie to wcięcie będzie, jedno może być wyżej, drugie niżej, listeczek najpierw,
O. Tak. I tak. O, nie jest do ząbeczka. To sobie poprawię. Tak. I teraz to wcięcie. Tak. I na przykład tu sobie wytnę wyżej. O, takie tam. Po prostu, żeby był troszkę inny, bo znowu, jak się przyjrzycie na prawdziwą poinsecję, to ona właśnie ma takie dziwne te listeczki z takimi wgłębieniami. Tak. I znowu ząbeczek i ząbeczek. O, naprawdę, to nie jest ważne. Przy wygniataniu to wszystko się ładniutko nam poukłada. Tak. I mamy przedostatni listeczek. I znowu wytniemy mu coś tutaj. I na przykład tutaj. Troszkę za mało, nie będzie tego widać przy zgrzewaniu kolejnym. Tak. I ostatni listek będziemy docinać i będziemy robić kolejną czynność. Tak. O, dobra. I mu wytnę tak, i mu wytnę tak. O, widzicie? Takie właśnie listki. Teraz sobie odsunę żelazko troszeczkę, bo jeszcze będzie potrzebne za chwilę. O. Dobra, to sobie sprzątnę. I teraz, moi drodzy, będziemy kolorować nasze płateczki. Do tego używam zielonego tuszu z Acciona i różowego z Memento. Ten zielony to jest, pisze Pinot Grenat, nie wiem jak się czyta, 01, a różowy to jest Angel Pink, pisze. Dobra, ale nieważne jakich tuszy użyjecie, to już jak chcecie, jaki kolor chcecie, bo możecie niebieskie, jakie tam Wam się akurat podobają, czy jakie Wam będą potrzebne, oczywiście do projektu, nie? Dobra, i teraz sobie biorę i to też szybciutko. O, bo tylko tak troszeczkę tutaj od dołu, tym zielonym. Tak. Od dołu zielonym. Oj. Tak. I tak. I słuchajcie, i tak dosłownie, gdzieniegdzie, ciapam też troszeczkę gdzieś u góry. Tak, tylko dotykam po prostu. O, tak i tak. To duże mamy już zielonym, i teraz małe, te mniejsze od dołu. Tak. I tak jak mówiłam, gdzieś tylko taką smuszkę zrobię. O, bo zależy mi na tym, żeby nie były takie blade te poinsecje. I teraz zielony już możemy odłożyć. I teraz, moi kochani, różowy kolorek. I też nie robię tego wściekle różowego, bo zaraz Wam pokażę. O, to się tylko gdzieniegdzie ciuteczkę różowi. O, widzicie tu i tu. I tak samo robię na wszystkich. Robiłam na wszystkich. O, muszę dobrze pomoczyć, bo to jest bardzo jaśniutki i mało go widać, ale już się dało. Tak. Wy tego nie będziecie pewnie nawet widzieć, ale ja widzę. O, i zupełnie inaczej ona wygląda. I tak gdziekolwiek, nie że w jednym miejscu, tylko gdziekolwiek, żeby się przyróżowiła. Tą nawet mocniej przyróżowiłam, żebyście właśnie widzieli, że ona ma jeszcze taki kolorek. O, i ostatni. Ciutkę i już. Dosłownie. I teraz będziemy obrabiać jeszcze na żelazku płatki. Będziemy nadawać im taki właśnie kształt. Dobra. To sobie biorę kulkę. O, i już Wam mówię, co robię. Żelazko widzicie. Składam na połowę i grzbietem
płatka przykładam do żelazka. Dosłownie tak przejeżdżam i robię coś takiego. Tak? I końcóweczkę zwijam. Tak? I jak już mam taki płatek, to mu jeszcze nadaję formę taką. O, coś takiego. Już Wam pokazuję. Taką łódeczkę robię. O, dobra. I wszystkie płatki, i małe, i duże, obrabiam w ten sam sposób. Czyli jeszcze raz Wam pokażę, a później sobie na spokojnie wygniotę i przyspieszę troszkę, żeby nie trwał tyle czasu ten film. Dobra. Wygniatam. Końcóweczkę zwijam. Tak. Rozkładam. I przeciągam delikatnie kuleczką, żeby nadać mu taki kształt. O. To ja sobie będę robić wszystkie płatki, a Wy sobie słuchajcie muzyczki. Dobrze, to żelazko mogę sobie odstawić, wyłączyć. O, dobra. No i teraz zostało nam, kochani, tylko pięknie to posklejać. Pistolet, mam nadzieję, że jest nagrzany. Tak, jest nagrzany. I sklejamy. I co teraz? Teraz, moi drodzy, najpierw te mapsiunie. One mają otulić nam te nasze pręciki. A to po prostu. Smaruję sobie delikatnie bardzo klejem. O, i przyklejam. O, coś takiego. Przyklejam. Jeden. To takie maleństwa, to z tymi moimi łapami, to wiecie. A, jeszcze Wam chciałam opowiedzieć coś na rozluźnienie, że moja siostra dzisiaj mówi tak, no może Ci zrobię podkład ładny, świąteczny do tego tutka i Ty będziesz sobie robiła, a ja będę śpiewała kolędy. No i uśmiałam się i mówię, proszę Cię siostra, zapłacę Ci, tylko nie śpiewaj. No, uśmiałyśmy się, ale powiem Wam, kochani, że nawiasem mówiąc, moja siostra śpiewa pięknie, a najładniej to śpiewamy kolędy. Jak przyjdzie do święta, zbieramy się, naprawdę mam bardzo dużą rodzinę, bo miałam... Było nas czworo rodzeństwa, każdy z nas ma dzieci już. No i zaczynamy święta Wigilią, a później schodzimy się wszyscy w jednym domu i kochani, i kolędujemy razem z wnuczusiami, z córeczkami. No. Teraz, kochani, dajemy płatki te małe, te mniejsze. O, tak. Będę sobie dookoła przyklejała płatki mniejsze. Wiecie, ja ten klej mam taki, tak jak już Wam wiele razy narzekałam, więc już dzisiaj nie będę, tylko raz, dwa, trzy sklejam. Tak. O. Tak. O. I kolejny. Mały. No mały, no ten średni, nie? Dobra. Mamy już trzy. I to jeszcze dwa. O. Tak. O, i ostatni mniejszy. Tak. I on pójdzie tutaj. Czyli mamy już
te płateczki mniejsze. Jeszcze sobie poprawię. O, ten ma być tu, gdzie się tam pchasz. Tak. O, dobra. Teraz jest tak, jakbym chciała i doklejam tylko te większe. Też staram się to zrobić naprzemiennie, ale tak bardzo się tym wszystkim nie przejmujcie, bo poinsecja nie jest takim regularnym kwiatem. Poinsecja jest taka troszeczkę, jak sobie popatrzycie, to jest taka nieregularna i w wielkości, i właśnie w ułożeniu tych płatków. O. Dobra. Kolejny mamy. O. I kolejny. Wiecie co? Myślę, że dużo łatwiej byłoby to robić Wam na wykałaczce, bo byście sobie trzymali od dołu kwiatuszek. Tak. A to wszystko przez to, że ja właśnie tych płatków nie lubię robić na druciku. Jakbym zrobiła na druciku, to bym sobie trzymała drucik, nie? Ale ja się tak nauczyłam robić i tak robię. O. Dobra. I ostatni płateczek zostało nam przykleić. Tak. O, i ostatni. O. Dobra. Tą bym dała bardziej tu. O, tak troszeczkę w tą stronę. O. A tego bym dała troszeczkę bardziej w tą stronę. O, dobra. Także można jeszcze kształtować, jeszcze tu podkleję bardziej. O. O. I tym sposobem mamy gotową poinsecję. Tu się jeszcze słabo przykleiło, to dokleję. O. Dobra. Teraz już naprawdę jest gotowa. Tak, docisnę tylko, żeby się klej wszędzie poprzyklejał, żeby nic nie odpadło. I kochani, o, to sobie schowamy i mamy kolejną poinsecję. Obcinam sobie tylko te wszystkie dziudzioły, tak, żeby mi tu nic nie przeszkadzało. O, i tu jeszcze widzę klej, to sobie wyciągnę. O, dobra, i możemy naszą poinsecję dodawać do naszej kompozycji. Proszę bardzo. No, no to tak jak widzicie, praca prosta, tylko pracochłonna. Ale wiecie, tak jak mówię, coś za coś. Jakbyście mieli wykrojniki, to Wam pójdzie troszkę szybciej. Nie macie, też sobie poradzicie. Kochani, to tyle na dzisiaj. Nie zajmuję Wam czasu. Zapraszam Was na kolejny tutorial, na którym już na pewno będą poinsecje z papieru różnego, wizytówkowego, akwarelowego, zwykłego, tego, którego używam na basy, on Bianco Flash się nazywa, to Wam wiele razy o tym papierze mówiłam. Zobaczcie, że z wszystkiego da się zrobić poinsecje z kalki. No i z materiału już mieliście. W takim razie, kochani, co? Proszę Was o subskrybowanie mojego kanału, o paluszek w górę, o komentarze, co byście chcieli zobaczyć. Będziemy na pewno robić teraz dużo kwiatów z materiału, ponieważ jak wiecie, ja jestem teraz poza domem, nie mam mnie w domu. Wzięłam sobie tylko materiały na robienie kwiatów, więc będziemy się bawić kwiatuszkami. Wiem, że teraz Wam są potrzebne poinsecje do kompozycji świątecznych, do kartek świątecznych, do boksów, dlatego zrobiłam kilka z Wami. No i później będziemy się bawić kwiatkami z materiału. No to pa, pa, kochani. Miłego wieczoru, bo jak wiecie, ja wszystko robię wieczorem. Trzymajcie się. Pa, pa. Wasza babcia Jola. Cześć.